jakzagrać.pl. Tu znajdziesz sprawdzone gitary najwyższej jakości i nauczysz się grać na gitarze. Zapraszam. Cześć, z tej strony Grzegorz Mszur i w tym odcinku pokażę Ci świetną szantę, jedną z najbardziej znanych w Polsce, czyli Gdzie ta Keja. Nie będę przedłużał, zagram, zaśpiewam, posłuchaj, postaram się to odwzorować, no i potem Cię tego nauczę. Nie jest to trudne, najprostsze bicie i też nie ma chwytów barowych, także myślę, że się tego nauczysz. Jeden chwyt barowy tylko. Gdyby tak ktoś przyszedł i powiedział: stary, czy masz czas? Potrzebuję do załogi jakąś nową twarz. Amazonka, wielka rafa, oceany trzy, rejs na całość, rok, dwa lata. To powiedziałby: gdzie ta Keja, a przy niej ten ja? Gdzie ta Koja wymarzona w snach? Gdzie te wszystkie sznurki od tych szmat? Gdzie ta brama na szeroki świat? Gdzie ta Keja, a przy niej ten ja? Gdzie ta Koja wymarzona w snach? W każdej chwili płynę w taki rejs, tylko gdzie to jest? Ach, gdzie to jest? I tu byśmy śpiewali drugą zwrotkę, ale melodia z pierwszej wystarczy, żeby się tego nauczyć. I to Ci zaraz pokażę. Mamy rytm w tym utworze liczony na 4. Raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy, cztery. Jest dosyć szybkie tempo, także też trzeba dosyć sprawnie tutaj machać prawą ręką, no i zmieniać szybko lewą ręką, szczególnie w jednym momencie w refrenie. To Ci może sprawiać trudność i tym się nie przejmuj na początku, ponieważ to trzeba opanować, dać sobie czas na to, także na spokojnie. No i właśnie, jakie tutaj mamy bicie? Uderzasz sobie tym najprostszym biciem w rytmie na 4, czyli dół, dół, góra, góra, dół, góra. Raz i dwa i trzy i cztery i raz i dwa i trzy i cztery i... Coś takiego nam tu wychodzi, warto liczyć. I no właśnie na początku, jeżeli nie potrafisz jeszcze tak szybko grać tego utworu, to zacznij powoli. Naucz się tego wolniejszym tempem. Dół, dół, góra, góra, dół, góra. I potem dopiero przyspiesz do docelowego tempa. Także lecimy już z konkretnymi akordami. Mamy pierwszy wers. Gdyby tak ktoś przyszedł i powiedział: stary, czy masz czas? I tam akordy a-moll grane dwa razy. Potem g-dur i znowu a-moll. No i na początku ten a-moll. Dwa uderzenia w dół, dwa w górę, dół, góra. Coś takiego. I licz sobie. Raz i dwa i trzy i cztery. Raz i dwa i trzy i cztery. I dwa razy grasz ten a-moll. Oczywiście szybko, potem docelowo. Raz, dwa, trzy, cztery. Tak się to gra. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. No i kolejne chwyty już też tak samo, do celowego tempa. Ćwiczyć możesz wolniej, jak mówiłem wcześniej. Potem G-dur raz. Raz, dwa, trzy, cztery. I wracasz na A-dur. Raz, dwa, trzy, cztery. No i ten cały pierwszy wers zaśpiewam. Gdyby tak ktoś przyszedł i powiedział: G-dur, stary, czy masz a-moll czas? Tak to się gra ten pierwszy wers. Potem w drugim wersie masz akordy a-moll, raz, czyli po końcu pierwszego wersu, w drugim wersie zostajesz na a-moll i grasz go raz, po a-mollu grasz raz c-dur, raz, dwa, trzy, cztery, ok, po tym c-durze grasz g-dur 7, jeżeli nie potrafisz g-dur 7, to zagraj zwykły g-dur, a g-dur 7 łatwiej przejść z c-duru na pewno, ale jeżeli nie potrafisz, to jak mówiłem, graj zwykły g-dur, to aż tak wielkiej różnicy nie zrobi, a tobie może o wiele większą łatwość, że tak powiem, dać ten g-dur zwykły, czyli g-dur 7 raz i potem wracasz na c-dur i grasz g raz i ten cały drugi wers a-moll, c-dur, G7 i C. Ok, no i mamy kolejny trzeci wers, Amazonka, wielka rafa. I w drugim wersie kończyliśmy na C-dur i zostajesz na tym C-dur i grasz pierwszy wers, pierwszy akord z trzeciego wersu też właśnie C-durem, raz. Ale potem nie zmieniasz wiele, ponieważ dodajesz mały palec na trzeci próg trzeciej struny i grasz G-dur 7 i raz właśnie ten G-dur 7.
okej. Trzeci wers i trzeci akord to jest F-dur. Raz, potem D-mol raz na końcu trzeciego wersu. Pojedynczo te akordy brzmią słabo, bo to w ogóle nie czuć tej melodii, ale razem F-dur i D-mol. Ok. No i ostatni wers zwrotki to jest dwa razy A-mol. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Potem E-dur 7. Raz. I potem raz A-mol. I teraz zaśpiewam jeszcze raz ten koniec zwrotki i początek refrenu. Posłuchaj. Rejs na całość, rok, dwa lata, to powiedział. Gdzie ta Keja, a przy niej ten ja. I teraz specjalnie zagrałem to w taki sposób, że ten ostatni A-mol był zagrany tylko raz, a później struny były wygłuszone. I dlaczego? Można to w taki sposób grać, to trochę urozmaica ten utwór, mi się to bardzo podoba, przynajmniej w takiej wersji. Możesz tam zagrać po prostu te bicie, które graliśmy i zagrać to całe, czyli to powiedziałbym, gdzie ta Keja. Czyli po prostu sobie grać ten A-mol i przejść płynnie do refrenu. Jeżeli potrafisz się bawić, to możesz sobie urozmaicać właśnie. To powiedział raz, dwa, trzy, cztery. I to też ładnie brzmi. Także to taka opcja dla ciebie, to już sam zdecyduj lub sama. No i potem mamy refren. W refrenie oczywiście bicie jest takie samo i początek refrenu to znowu A-mol, czyli zostajemy na tym A-mol po skończeniu zwrotki. I grasz raz A-mol, raz E-dur 7, potem dwa razy A-mol. Tak właśnie ten pierwszy wers z refrenu brzmi. A-mol, E7, dwa razy A-mol. Później chwytasz C-dur, grasz je raz w drugim wersie z refrenu. Raz G-dur. Raz C-dur. Dodajesz mały paluszek, trzeci próg trzeciej struny i C7. Czyli drugi wers C, G, C i C7. Później w trzecim wersie refrenu, i to się powtórzy w drugiej części tego refrenu, zaraz wyjaśnię też dokładnie, tam będzie trochę utrudnienie i to właśnie może ci sprawiać trudność na początku, bo tam będzie bardzo szybka zmiana chwytów. I co teraz trzeba zrobić? Na początku grasz G-dur, jedyny akord barowy nasz, chociaż nie, jeszcze jest też F-dur i mamy tutaj ten akord barowy G-mol. Grasz raz ten G-mol. Potem grasz raz A-dur 7. I potem trzeba zagrać szybko dwa akordy. D-mol i A-dur 7. Czyli w tym jednym takcie, gdy sobie liczyliśmy raz, dwa, trzy, cztery, trzeba zagrać teraz dwa akordy, a nie jeden. I jak to zrobić? Możesz albo zagrać to bicie, którego używaliśmy. Uderzasz sobie dwa uderzenia w dół na D-mol. Dokańczasz dwa w górę, dół, góra na A-dur 7. Coś takiego. Raz, dwa, trzy, cztery. Tak by to brzmiało. Lub zagrasz dół, dół, góra, dół, dół, góra. Na raz i dwa i grasz dół, dół, góra. Raz i dwa i raz i dwa i... I potem na znowu trzy i cztery i grasz drugie dół, dół, góra. Raz i dwa i raz i dwa i raz, dwa, trzy, cztery. I potem na samym końcu tego trzeciego wersu D-mol pełne. I teraz zagram to szybko. Tak to brzmi, ale możesz zmienić to w inny sposób i zagrać akordy barowe, tylko że jeżeli jesteś początkującym, to pewnie nie lubisz akordów barowych, ale jeżeli potrafisz sobie swobodnie grać akordy barowe, możesz to zagrać w taki sposób, że grasz G-mol, potem przejeżdżasz dwa progi wyżej, chwytasz A-dur 7 barowe i tak jakby poniżej tego A-dur 7 chwytasz D-mol, bo D-mol, akord barowy D-mol zaczyna się tutaj od piątej struny, od piątego progu, a A-dur 7 zaczyna się nam od szóstej struny, od piątego progu, także bardzo łatwo jest je zmieniać i jest to swobodniejsze, jeżeli potrafisz dobrze grać barowe. Ja też wolę grać tutaj barowe, aniżeli zwykłe, łatwiej jest to zmienić, ale to oczywiście musisz mieć barowe, także to jest dla ciebie opcja. Także możesz to zagrać w taki sposób.
tam potem dalej kontynuować ten czwarty wers. No i właśnie przechodzimy już do czwartego wersu tego refrenu, czyli Amol, E-dur 7 i dwa razy Amol. Coś takiego. I teraz znowu, jest taka opcja, że... Znaczy, po tej części, po tych czterech wersach refrenu grasz drugi raz tą melodię, którą zagraliśmy w refrenie, ale oczywiście śpiewasz inny tekst. I teraz tak, ta melodia jest taka sama, więc chwyty się nam będą powtarzały. I możesz przejść, zakończyć ten czwarty wers i przejść do piątego wersu w taki sposób, że grasz właśnie, tak jak pokazałem przed chwilą, Amol. Gdzie ta Keja? I tu już właśnie śpiewasz piąty wers, znowu gdzie ta Keja, ale możesz zagrać coś takiego, że zamiast drugiego Amol, czyli masz Amol, E-dur 7, dwa razy Amol, to zamiast tego podwójnego Amol zagrać znowu E-dur 7 i to też podkreśli ten septymowy dźwięk z tego akordu E-dur 7, podkreśli fajne wejście w taką drugą część tego refrenu, posłuchaj. Amol, E-dur 7, Amol i tu E-dur 7 właśnie. Gdzie ta Keja, a przy niej... I to właśnie fajnie tak zbiera tą całą melodię, taki daje temu charakter, no i ładnie to brzmi. Okej, no i jak mówiłem już, tą piąty, szósty, siódmy, ósmy wers refrenu grasz dokładnie tak jak samo, jak te pierwsze cztery wersy refrenu, czyli ta melodia się po prostu powtarza, to już sobie dopasuj, no a później grasz drugą, trzecią zwrotkę tą melodią, którą nauczyłem cię w pierwszej zwrotce. Także to jest cała filozofia zagrania tego utworu. Mam nadzieję, że nie było to dla ciebie zbyt trudne. Oczywiście daj sobie czas szczególnie na ten trudny fragment w refrenie, ale poza tym myślę, że jest to do opanowania. Daj sobie czas na to. Także w tym wideo poradniku to już jest wszystko. Jeżeli się podobał, to dawkę w górę, subskrybuj nasz kanał, polub nas na Facebooku. Tekst z chwytami jest na stronie jakzagrać.pl, link tam na dole w opisie. Tam sobie to możesz pobrać, wydrukować, zabrać czy to na ognisko, czy właśnie na żagle i z gitarą zagrać razem ze swoimi znajomymi właśnie na żaglach. Świetna nutka. Jeżeli jesteś początkującym gitarzystą, to zachęcam cię do wejścia na stronę gitara.podstaw.pl. Tam kurs dla początkujących gitarzystów i właśnie takie rzeczy jak szybka zmiana akordów, tutaj poprawne uderzanie prawą ręką, żeby ona nie była sztywna, żeby nie dudniła w struny, tylko żeby tak płynnie, delikatnie sobie to uderzała. Nauczysz się szybko chwytać akordy, szybko zmieniać akordy, też na akordy barowe. Dużo świetnych technik, także gitara.podstaw.pl. Tam cię odsyłam. Pobierz też sobie darmowe prezenty na jakzagrać.pl. Tam masz akordy barowe bez tajemnic, taki darmowy kurs, też 7-tymowy kurs dla początkujących, świetne rzeczy, zachęcam, jakzagrać.pl, / kursy gry na gitarze, tymczasem trzymaj się, do zobaczenia i na razie, hej!